Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety resveratrol, hamującego starzenie się organizmu. Dzień dobry Państwu, spłynęły kolejne pytania. Jedno z nich to, jakie zioła chronią przed miażdżycą? Może wystarczy dobra dieta? Oczywiście dieta jest przede wszystkim i od niej należałoby zacząć. Kiedyś, jak Państwo pamiętacie, mówiono, iż masło i jajka są złe, a margaryna jest dobra. Teraz się mówi na odwrót, że masło jak najbardziej, jajka można stosować, nie podnoszą poziomu cholesterolu, natomiast margaryna jest passé. I to jest aktualny trend nie tylko naturalnej medycyny, ale już oficjalnie te kwestie są w ten sposób przedstawiane. Pamiętajcie Państwo też o rybach, zwłaszcza rybach morskich, tłustych rybach morskich, one również mają kwasy omega-3 i one również są korzystne w przypadku miażdżycy. No ale pytanie jest o zioła, a nie o dietę. Zatem, które zioła można stosować i które zioła są stosowane w miażdżycy? Takim sztandarowym przykładem na substancje, które korzystnie działają w miażdżycy, jest czosnek i karczoch. No, czosnek jest praktycznie warzywem i nie każdy go akceptuje, zatem pozostawimy go na boku. Natomiast karczoch jest bardzo często stosowany w przypadku liść karczocha, w przypadku miażdżycy, ze względu na to, iż obniża poziom cholesterolu i triglicerydów, ale również powoduje działanie antyoksydacyjne. I to działanie antyoksydacyjne jest bardzo ważne w przypadku miażdżycy, bo chroni, bo hamuje rozwój tej choroby. Poza karczochem stosuje się również liść miłożębu japońskiego, oczywiście w ekstraktach. Ja łączę w swojej praktyce karczoch z miłożębem w jednym preparacie i to wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem. Często nazywam liść miłożębu królem układu naczyniowego, dlatego że działa na śródmiałek naczyń, powoduje, iż nasze tkanki są lepiej ukrwione, iż nie dochodzi tak łatwo do zakrzepów naczyniowych, iż jest to surowiec, który nawet w tkankach, które są źle ukrwione, powoduje, iż one działają w sposób prawidłowy, zwłaszcza w tkance mózgowej. Więc miłożąb japoński jako kolejny surowiec, który można byłoby tutaj dołożyć. Następnie pamiętajcie Państwo o owocach jagodowych. Na czele tych owoców jagodowych, które działają przeciwmiażdżycowo, znajduje się winogrona, ciemne winogrona, czyli te, z których czerpie się resveratrol. Resveratrol, czyli ta substancja znakomicie przebadana przez nie tylko kardiologów, ale też innych lekarzy, powoduje dobre działanie na nasz układ naczyniowy. Nie tylko zresztą na układ naczyniowy, ona działa prozdrowotnie w innych aspektach. Ważnym elementem w przypadku stosowania resveratrolu jest to, aby zaczerpnięty on był ze skórek winogron, żeby ten ekstrakt był ze skórek winogron i żeby był podawany podjęzykowo, albo w postaci lampki czerwonego wina, albo pod postacią kropli. To jest istotne, dlatego że w dużych dawkach podawane w kapsułkach nie jest już tak prozdrowotny. Kiedyś o tym Państwu zresztą mówiłem w naszych innych wystąpieniach. Pamiętacie Państwo też o tym, że są inne owoce jagodowe, że takim naszym sztandarowym owocem to jest borówka czarna, który też działa znakomicie. Aronia, czarna porzeczka, żurawina, to wszystkie owoce jagodowe o kolorze fioletowym, niebieskim, czerwonym, one bardzo dobrze działają przeciwmiażdżycowo, dlatego że chronią nasz układ naczyniowy, działają antyoksydacyjnie. Zatem zioła, wymieniłem tylko podstawowe surowce zielarskie, które stosowane są w przypadku miażdżycy, mogą być używane łącznie z lekami syntetycznymi. Mogą nawet spowodować, iż te leki syntetyczne będą mogły być stosowane w niższych dawkach niż musimy brać. A te leki syntetyczne no, są dość kontrowersyjne. Mam tu na myśli leki z grupy statyn. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety resveratrol, hamującego starzenie się organizmu.